pielucha. Wszystko jest. Pan się śmieje ze mnie, widzę. Nie, widzę, że pan się śmieje. Słuchaj, tu mam już wszystko ułożone, Mikuś. Pach, pach, pach. Pach, pach, pach. Ciach. Idealnie. Widzisz, mama zdążyła przed falą złości. Okej. Okay. Czek. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family i zaczynamy nowy vlog, zaczynamy go od pancake'ów. Od razu mówię, że przepis jest na kanale i to są pancake'i, które zawsze wychodzą i są perfekcyjne i są mega łatwe w robieniu. Także Krzyś pojechał po mojego brata, zaraz będą zwykłe i pewnie chłopaki będą głodne. Także mama się zajmie dzisiaj, bo mamy tutaj Mikołaja, Mikołaj po prostu siedzi sobie na wyspie ze mną. Tak, Mikiś? No ty jeszcze chłopaku nie dostaniesz. Jeszcze musisz poczekać na swojego pancake'a. No, tutaj wam zostawiam przepis, więc po obejrzeniu vloga, jeżeli ktoś będzie miał ochotę i zobaczy, jak one wyglądają, to zawsze sobie może skoczyć i zrobić. Nie wiem, czy mam jeszcze syrop klonowy. Najlepsze są z syropem klonowym. W ogóle ja uwielbiam słodzić wszystko syropem klonowym, ale nie wiem, czy mam. W ogóle muszę na necie zamówić, więc potem się tym zajmiemy. Może znajdę gdzieś, bo wiem, ja kupowałam go w Rossmanie. Mam i Krzyś przywieźć mleko, bo też mleka nie mam. Ostatnie mleko, więc chyba pojadę do sklepu potem, to was może zabiorę. A może kupujecie skądś syrop klonowy i możecie polecić jakąś stronkę, gdzie on jest w dobrej cenie, bo u nas w Polsce te maleńkie te syropy klonowe, a kosztują miliony monet, powiem wam. Bo ja chyba płacę 20 zł, no w Auchanie, może pojedziemy do Auchana, więc tak czy siak go wezmę dzisiaj. Bo może jak zasmakuje, to jutro będziemy też robić pancake'i. Dobra, słuchajcie, biorę swoją michę. Pyk. Ta, opić. Przyjadą, to zrobimy kawę. Już pancake'i będą, chociaż pewnie nie zdążę, bo pewnie już jadą. O Jezu. Tak jest, jak się ma jedną rękę i wielki słoik. A tak patrzę, czy oni już przyjechali, czy nie. Dobra, czekajcie, bo ja nie zapamiętuję przepisów. Mój mózg niektóre informacje uważa za zbędne do zapamiętania, ze względu na to, że na przykład mam je napisane gdzieś, bo mam ten przepis, to totalnie mi ich nie zapamiętuję. Ale jeżeli sobie wpiszecie na YouTubie pancakes, enjoyment, to od razu wyskoczy mój przepis. O, Krzyś, czekajcie, chwila, moment. No, hej, kochanie. Możesz robić kawę. Jakoś ładniej, a proszę. No to proszę, zrób kawę. Okej. Okay. Robisz, okej, okay, ale dobrze. Okej, okay. No to czekam na was. Opa. I tutaj w opisie tego filmu macie... Jest kupa. Tak, Krzysia espresso? W tym tyglu? Podwójne bez cukru. No to przecież zrobię, jak przyjdziecie, żebyście mieli gorącą. A kupiliście mleko? My będziemy za chwilę. Kupiliście mleko? Tak. Uuu, mądre chłopaki. Dobra, to włączam ekspres. Żebyście słyszeli. Słuchajcie, tylko go wpikam 15 razy. O, o, słyszysz mnie? Nie mogę wpikać, ten ekspres mnie dobije kiedyś z tym przyciskiem. Popatrzcie się, no można pikać i on nie odpala się, nie? O, teraz, za 79 razem, no to po prostu tragedia. Dobra, robimy, bo oni już jadą, nie zdążę, jak nie zdążę. Przepis, tak jak mówię, ja sama z niego korzystam, więc dobra. Mąka. Cukier. Jezu, jak będę w sklepie, przypomnijcie mi, że mam kupić proszek do pieczenia. Wiecznie zapominam o tym proszku. Cappuccino, cappuccino. Dlatego takie ultra ważne jest mieć wszystko pod ręką. Masło. Zgłoszę się do was, jak będę smażyć. Mamy, robimy pancake'i. O, co zabiorę? Wygląda to tak. I je się obraca, gdy całe się tak zbomblują. O. I gdy już mamy taki zbomblowany, to obracamy. I jest wtedy w idealnym kolorze. I smażcie je bez użycia masła na patelni. Wtedy one mają taki jednolity kolor, bo jak sobie dacie masło na patelnię, to będzie takie racuchy co zrobią z tego, a nie pancake'i. Gotowe. Ała! Ale kończy!
pancake zjedzone, posprzątane. Temat prezentów świątecznych. Już końcówka listopada, zazwyczaj w tamtym roku już miałam część prezentów kupionych. I teraz chcemy siąść do Neta, zerknąć i kupić te prezenty. Krzyś już tu jest. Największy problem to jest z pomysłem na te prezenty, więc część mamy, to co mamy to kupimy, a na resztę czekamy, aż nam powiedzą co chcą. Przy okazji prezentów świątecznych pokażemy Wam wtyczkę Ale Rabat. Co to jest? To jest coś, co nalicza Wam kody rabatowe od razu podczas robienia zakupów. Patrzyliśmy, jak to działa. Ja byłam zaskoczona. Krzyś Wam pokaże więcej, bo on to już prześmigał przez każdą stronę możliwą. No to przekazuję głos do studia. Wtyczkę Ale Rabat instalujemy sobie do przeglądarki. My ją mamy akurat zainstalowaną na Chromie, ale można ją też na komórce, na Safari zainstalować. Jak sobie wejdziemy w wtyczkę, to od razu tutaj mamy różne rzeczy, między innymi to, co my daliśmy do obserwowanych, bo możecie sobie sprawdzić po prostu, jak ta cena się układała tych produktów. Ja wcześniej dodałem tutaj ten telefon Redmi Note, no nie? I jak sobie zobaczymy, jak na niego wchodzę, to już widzę, że cena podrosła od 18 do 19 o stówę. Przed świętami. Przed świętami, no nie? Żeby podnieśli po prostu cenę. I to tutaj od razu widać, to jest zajebiste, ale nie? To jest super, bo teraz tak właśnie sprzedawcy lubią robić przed świętami albo przed jakimś świętem, które jest na produkt, który jest aktualnie w danym czasie bardzo poszukiwany, chętnie kupowany, bo jest na niego zapotrzebowanie, podnoszą ceny. Teraz zobacz sobie tutaj na zegarek Apple, bo akurat tak dodałem, no nie? O Jezus, jaki drugi. No 1700. O 1800, no bez złotówki. Nieważne, popatrz teraz na to. Widzisz to? Że on tutaj... 1699 kosztował, a teraz już 2049? No, znaczy tutaj się podniósł, no. Na 2049, a jak ja go dodawałem, to był 1700. A w ogóle najtaniej był po 1699. Widzisz, jak co chwilę są te ceny zmieniane tego zegarka? Normalnie bym się aż wpatrywała w ten czas. Może była jakaś promocja 9, więc tutaj warto to monitorować. I jeżeli też... chcecie kupić jakiś sprzęt. Tak. Myśmy na przykład chcieli kupić zamrażarkę jakiś czas temu. I słuchajcie, cały czas wchodziłam tam na stronę i patrzyłam, czy ta cena się zmienia. Potem człowiek tak zapomniał, bo już nie wiedziałam, czy ona się zmieniła w górę, czy w dół, bo nigdzie tego nie zapisywałam, no nie? No i ostatecznie kupiliśmy tak, jak jest po prostu, bo już potrzebowaliśmy tej zamrażarki. A tutaj możemy sobie to dodać, z tego co widzę, i dać strona Ale Rabat poinformuje nas, że na przykład dany produkt staniał i teraz warto go kupić, no tak, nie? Bo teraz oszczędzacie. Teraz jest ten moment, kiedy jest na niego promocja, ale jeszcze jedna fajna opcja, no. To w tym momencie tych kodów takich, które Ale Rabat ma jakby od razu w sobie. Jak wejdziemy na stronę Sephory, mamy tutaj 10 kodów rabatowych na tą stronę. Jak sobie to wejdziemy, to widzimy od razu, jakie mamy kody do wykorzystania. No i tu mamy jakiś pierwszy kod 10%, no nie? Na jakiś produkt. No. Skopiuję sobie ten kod i teraz mamy tutaj możliwość wpisania tego kodu, no nie? Dodaj. I mamy od razu o 55 zł taniej, tak? Czyli od razu to 55 zł zostaje nam w kieszeni. Od razu płacicie mniej i dużo mniej, bo to przy takim zamówieniu, no to są drogie perfumy. Nie ma pojęcia, to są randomowe perfumy, które żeśmy wybrali. I teraz mieliśmy 4 kody, więc jest taka możliwość, żeby przetestować wszystkie kody na stronie. To jest super, widziałam. Ale żeby tego nie kopiować za każdym razem, to mam coś takiego jak przetestuj kody. Wchodzimy w przetestu i teraz on sam to robi, no nie? Sprawdza pierwszy, drugi, trzeci i sprawdza, na którym kodzie będzie dla nas najtaniej, no nie? I znalazł kod. Poprzednio mieliśmy 54 coś tam złoty, a aktualnie znalazł nam 83 zł taniej, no nie? I sam to, ta wtyczka sama to robi, wiecie, za Was, no nie? Ona wyszukuje te kody i ona wyszukuje dla Was ofertę najkorzystniejszą, wiecie, najtaniej, żebyście mieli. O, i mamy 6 kodów. 6 różnych kodów. Cena to ta, no. Ale nie wiem, czy tu jakikolwiek zadziała w tym wypadku, jeśli chodzi o ten sprzęt. Nie, kupujemy akurat ten sprzęt po najlepszej możliwej cenie, ale zobaczmy sobie na to, że jeśli chcielibyśmy obserwować to, jak się zmienia cena tego produktu, no nie, to tutaj wyskakuje nam wtedy wtyczka monitoruj cenę, no nie, produktu, wchodzimy sobie i ustawiamy przez jaki okres chcemy ją monitorować. Załóżmy przez 30 dni. I kiedy ma przyjść powiadomienie? Na przykład w momencie, kiedy cena spadnie o 5%, 10%, to już wybieracie. Dajemy monitoruj cenę i w tym momencie wpada nam to do wtyczki. Jak będą kolejne dni i te ceny będą się zmieniać, to i ta historia nam się od razu utworzy dla tego produktu. Kupię sobie samoopalacz 20 zł taniej. Aha. Kupię sobie buty 50 zł taniej. To już mam 70 zł taniej. Aha. A
potem zaczyna kupować prezenty, które wydawała 10 zł taniej, 30 zł taniej. Ja uważam, że jeśli chodzi o to, to należy sobie wziąć coś, co chcemy kupić i posprawdzać te ceny, no nie? I tak. Sprawdzić, czy ten kod wam zadziała, czy nie zadziała, bo czasami może nie zadziałać, no nie wiadomo. To nie jest też tak, że na wszystko działa. No sorry, ale nie. Na przykład jak czasami coś jest zrabatowane, na przykład zestawy świąteczne, które chcecie kupić teraz. A one są już po dużym rabacie, to kody mogą wam nie zadziałać, no tak, nie? A czasami na przykład, nie wiem, idziecie do kogoś na urodziny, chcecie mu kupić perfumy, bo marzy, składacie się, załóżmy. I one nie są akurat w promocji, więc macie je na przykład 5 dych taniej, jak te, które pokazaliśmy. Tak. Więc to jest spoko, posprawdzajcie sobie, bo to warto sprawdzić. Jeżeli możemy mieć te 5 dych w kieszeni, to warto je mieć w kieszeni. Jeżeli tam się nie naliczy, bo na przykład jest z promocji, to i tak macie jakąś tam inną promocję. Także my polecamy sobie sprawdzić. Dokładnie. Link macie poniżej w opisie. Możecie przez niego przejść i doinstalować sobie wtyczkę do siebie, do przeglądarki. Dokładnie. I dajcie znać, co kupujecie facetom na święta, bo straszny ma problem. I kobietom, co kupujecie na święta? Co na święta? No to co ty? Ja chcę buty. I samoopalacz, i te perfumy. Świetnie, to się podzielimy. No. No, nie będę się dzielić. Nie, ale czym? Samopalaczem? Ja ci mogę zrobić? Jak bym ci malowała samopalaczem? Nie. Zróbmy to. Nie, ja nie lubię samopalacza. Nie denerwuję jego zapach. No to będziesz szybko biegał i się wietrzył. Zrobię mu to. I tak mu to zrobię.